takim liderem naszego ruchu i inicjatorem referendum sprzed 10 lat, który dziesięciolecie dzisiaj obchodzimy, jest świętej pamięci pani Irena Rogowska. Ona była wójtem gminy Lubin, odpowiedziała na zapotrzebowanie społeczne, jakim była taka presja ze strony mieszkańców, żeby obronić te tereny przed budową kopalni odkrywkowej. Była niekwestionowanym liderem zarówno tutaj w regionie legnickim, ale też stała się liderem ogólnopolskiej koalicji Rozwój Tak Odkrywki Nie. Chyba w ważnych, trudnych sprawach tak jest, że najpierw jest ten etap cierpienia, żeby potem móc ogłosić sukces. Ciężka praca, wiele wyrzeczeń, wiele trudnych momentów dla całych rodzin. Tak? To nie były jednostkowe zdarzenia, to cierpiała cała gmina, wiele rodzin. Ale mieliśmy rację. W tej chwili po 10 latach ta dyskusja na temat zmian klimatu, na temat konieczności inwestowania w energetykę odnawialną, ona jest na zupełnie innym poziomie, tak? Tu już nie ma wątpliwości, że trzeba odejść od węgla. Faktycznie na początku było trudno, były zastraszenia, wyzywania, wyśmiewania, dziwne telefony. No czułem się taki trochę nawet i zastraszony. Moja mama powiedziała, że mi się wycofał, no bo to nie warte, twoje życie jest ważniejsze niż na przykład twoja działalność. Warto było te trudne chwile przeżyć, żeby teraz móc się cieszyć tym, co osiągnęliśmy. Opór społeczny był ogromny. Ponad 3000 ludzi, ponad 500 ciągników na największym proteście w Kaczkowie. Były mniejsze protesty w Lesznie, blokowaliśmy odwierty. Jak to się robi? Myślę, że mobilizacją ludzi, tłumaczeniem, rozmowami, zebraniami. Czasu nas to kosztowało, ale ludzie potrafili zrozumieć, jeżeli argumentami przekonujemy, to po prostu zrozumieli, że ta kopalnia nic dobrego dla naszego regionu nie wniesie. To jest przekleństwo tej ziemi, jeżeli chodzi o węgiel brunatny. Jest no to największe niewydobyte złoże węgla brunatnego w Polsce. Wszystkie te złoża legnickie, bo ich jest kilka plus Ścinawa, to jest ponad 5,6 miliardów ton węgla dla perspektywy. Złoże Szczerców, czyli tym złożu, które zaopatruje teraz elektrownię Bełchatów i w którym jest najwięcej wydobycie, jest 660 milionów. W Turowie, drugim złożu, które zaopatruje elektrownię Turów, największą po Bełchatowie węgla brunatnego w Polsce, zostało ponad niżej 300 milionów. Tak? Czyli mówimy o złożu, które zawiera więcej niż wszystkie do tej pory wyeksploatowane złoża w Polsce. Mieszkańcy wybierają kogo? Wójta, prawda, żeby ich reprezentował. I jak zaczęły napływać te wiadomości, że coś się zaczyna dziać i chcą wybudować nam kopalnię na naszym terenie, a chcę przypomnieć, że gmina Kunica na 13 sołectw, aż 8 było w zasięgu, czyli ponad 70% gminy to była jedna wielka kopalnia. No i dlatego już w tym momencie, w 2009 roku u nas, jako gmina, która miała całą infrastrukturę techniczną, czyli gaz, wodociągi i kanalizację, zaczęło się bardzo boom budowlany, bo jesteśmy gminą graniczącą z miastem Legnica. Od 2009 do teraz, do 2019 roku, czyli po tych 10 lat, akurat jestem w tym okresie wójtem, niesamowicie wzrosła ilość mieszkańców,
nowo wybudowanych budynków właśnie na tym terenie, gdzie miała być kopalnia. 10 lat temu mieszkańcy i mieszkanki oraz samorządowcy tych wszystkich gmin, w których odbywały się referenda, wykazali się zarówno wielką odwagą, jak i wiedzą oraz odpowiedzialnością i wyobraźnią. Można powiedzieć, że wyprzedzili swój czas. Z perspektywy dzisiejszej, po 10 latach, widzimy, jak bardzo właśnie ten czas sobie wyprzedzili, działając na rzecz ochrony przede wszystkim oczywiście swoich regionów, swoich gmin, swoich domów, swoich pól, lasów, przed niszczycielskim działaniem kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Ale jednocześnie działali na rzecz czegoś więcej. Poszli w krok, w ślad za referendami, rozwijali swoje działania, wspierając siebie nawzajem w innych gminach, w innych regionach oraz pokazując, no, jakie są i wskazując na ryzyka i negatywne skutki związane z wydobyciem oraz spalaniem węgla brunatnego.